w Zakopanem w sezonie 2003-2004. Michael Urman. No i piękny skok Michaela Urmana. Potwierdza, że jest w znakomitej formie. Także Thomas Morgenstern, dlatego teraz Adam Małysz. Ostatnio w Oberstdorfie pierwsze miejsce, 30 w karierze zwycięstwo, a w drugim konkursie pozycja czwarta. No i teraz piękny lot Adama Małysza. Piękny lot jeszcze dalej niż Michael Urman z bardzo ładnym lądowaniem. Już teraz być może w trójce Pucharu Świata. Adam Małysz, pierwsza próba. I jest daleko, brawo! A więc potwierdzenie tego, to nie jest lepisko, tego nie bardzo było widać, sam ruch ręki i Kamil Stoch. I jest taki skok, proszę Państwa! A więc Kamil Jakobsen jest na podium, pozostaje dwóch. Kofler i Małysz. Kofler, daleko, może wyprzedzić. Chwilę poczekać, nie czeka. Adam Małysz rusza do walki o drugie zwycięstwo w Pucharze Świata. 31 w swojej karierze, mocno poszedł w górę. Daleko, daleko i jest, wylądował! Brawo, brawo, brawo! Kapitalnie, a więc nie ma żadnych wątpliwości, kto tu jest najlepszy. 145 metrów, rekord skoczni wyrównany, Svena Haravalda, pięknie.